Annuntio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Bóg jedyny, niewysłowioną, i przenajświętszą trójcą. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 9 października 1985 roku. Kościół wyznaje wiarę w Boga Jedynego, który jest przenajświętszą i niewysłowioną trójcą osób Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Kościół żyje tą prawdą, zawartą w najstarszych symbolach wiary która została przypomniana za naszych czasów na 1900. rocznicę śmierci świętych apostołów Piotra i Pawła w 1968 roku przez Pawła VI w symbolu znanym powszechnie jako Credo Populidei. Tylko ten, który pozwolił nam się poznać, który mieszkając w nieprzystępnej światłości, jest sam w sobie ponad wszelkim imieniem i ponad wszelkimi rzeczami oraz wszelkim stworzonym umysłem. Może udzielić nam prawidłowego i pełnego poznania samego siebie, objawiając się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Przez łaskę wezwani jesteśmy do uczestnictwa w Jego wiekuistym życiu tu na ziemi, w pomroce wiary, a po śmierci w światłości wiekuistej. Bóg dla nas niepojęty zechciał nam objawić siebie samego, nie tylko jako Jedynego Stwórcę i Ojca Wszechmogącego. Ale ponadto jeszcze jako ojca, syna i ducha świętego. W objawieniu tym, prawda o Bogu, który jest miłością, odsłania się w swoim najgłębszym źródle. Bóg jest miłością w samym wewnętrznym życiu jedynego bóstwa. Miłość ta objawia się jako niewysłowiona komunia osób. Ową tajemnicę, najgłębszą, tajemnicę wewnętrznego życia Boga samego. Objawił nam Jezus Chrystus, ten, który jest w łonie ojca, o nim pouczył. Wedle ewangelii świętego Mateusza, ostatnie słowa, którymi Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu zamknął swe ziemskie posłannictwo, były skierowane do apostołów: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię ojca i syna i ducha świętego. Słowa te otwierały równocześnie posłannictwo Kościoła w punkcie podstawowym i konstytutywnym. Pierwszym zadaniem Kościoła jest nauczać i chrzcić, a chrzcić to znaczy zanurzać, stąd chrzci się wodą, w trynitarnym życiu Boga. Jezus Chrystus zawarł w tych ostatnich słowach wszystko, czego uprzednio nauczał o Bogu, o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Wszystkiego tego zaś nauczał, Głosząc od początku prawdę o Bogu Jedynym, zgodnie z tradycją Izraela, na pytanie: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiada: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Równocześnie zaś Jezus zwraca się stale do Boga, jako do swego Ojca, mówi wręcz: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Równocześnie też objawia Ducha prawdy, który od Ojca pochodzi i którego zapewnia, ja wam pośle od Ojca. Słowa o chrzcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, które Jezus powierzył apostołom na koniec swego ziemskiego posłannictwa, miały znaczenie szczególne, gdyż ugruntowały prawdę o Trójcy Świętej u podstaw samego życia sakramentalnego Kościoła. Życie wiary wszystkich chrześcijan zaczynało się przez chrzest, od zakorzenienia w tej tajemnicy Boga Żywego, Świadczą o tym listy apostolskie, przede wszystkim Pawłowe. Spośród zawartych w tych listach formuł trinitarnych, najbardziej znana i stale używana w liturgii jest ta, która zawiera się w drugim liście do Koryntian. Łaska pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w duchu świętym niech będą z wami wszystkimi. Inne znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian, w liście do Efezjan a także w pierwszym liście św. Piotra. Stąd całe modlitewne życie Kościoła przebiega w świadomości i w perspektywie trynitarnej, w duchu, przez Chrystusa do Ojca. Tak więc wiara w Boga, w Trójce Święte Jedynego, weszła od samego początku w tradycję samego życia Kościoła i chrześcijan. Cała liturgia była i jest z istoty swej trynitarna, jako wyraz Bożej Ekonomii. Trzeba zaś to szczególnie podkreślić, że do ugruntowania tej największej tajemnicy prawdy o Trójcy Przynajświętszej przyczyniła się wiara w odkupienie, wiara w zbawcze dzieło Chrystusa. To zbawcze bowiem działanie objawia posłannictwo Syna i Ducha, którzy przychodzą od Ojca. Objawia więc to, co się nazywa ekonomią trinitarną w stworzeniu, odkupieniu i uświęceniu. Trójca Święta pozostaje przede wszystkim poznana od tej strony, poprzez soteriologię, poprzez ekonomię zbawienia, którą Chrystus głosi i urzeczywistnia w swym mesjańskim posłannictwie. Od tego poznania prowadzi dopiero droga do Trójcy w znaczeniu immanentnym, jako do tajemnicy życia wewnętrznego Boga. W tym zrozumieniu Nowy Testament zawiera pełnię objawienia trynitarnego. Samo objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie odsłania z jednej strony to, kim Bóg jest dla człowieka, a z drugiej, kim Bóg jest w sobie samym, właśnie w swym wewnętrznym życiu. Prawda, że Bóg jest miłością? Posiada tutaj znaczenie zwornika. Jeśli przez nią odsłania się, kim Bóg jest dla człowieka, to równocześnie na tyle, ile rozum ludzki może to zrozumieć, a nasze słowa wyrazić, Odsłania się kim jest sam w sobie, jest bowiem jednością, czyli komunią Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Starym Testamencie prawda ta nie została objawiona. Równocześnie Stary Testament przygotowywał do niej, ukazując Ojcostwo Boga w przemierzu z ludem, naprowadzając na jego działanie w świecie przez mądrość, Słowo i Ducha. Jednakże Stary Testament ugruntował przede wszystkim u Izraela, a następnie poza nim, prawdę o Bogu jedynym, sam zrąb religii monoteistycznej. Tak więc należy stwierdzić, że Nowy Testament przyniósł pełnię objawienia Trójcy Świętej. Równocześnie zaś, że prawda trynitarna, za pośrednictwem liturgii, a przede wszystkim chrztu, została zakorzeniona w żywej wierze wspólnoty chrześcijańskiej od początku. W parze z tym szły reguły wiary, z którymi spotykamy się obficie już w listach jako ze świadectwem kerygmatu i katechezy Kościoła. Osobną sprawą jest kształtowanie dogmatu trynitarnego poprzez zmaganie z herezjami pierwszych stuleci. Prawda o Bogu trój jedynym jest najgłębszą, ale też i najtrudniejszą do pojęcia tajemnicą wiary. Nastręczały się więc różne możliwości błędnej interpretacji zwłaszcza przy zetknięciu się chrześcijaństwa z kulturą i filozofią grecką. Chodziło o prawidłowe wpisanie tajemnicy trójednego Boga w terminologię bytu, czyli o precyzyjne wyrażenie w języku filozoficznym ówczesnej epoki tego, co stanowiło równocześnie o jedności i troistości Boga naszego objawienia. Dokonało się to przede wszystkim na dwóch wielkich soborach ekumenicznych w Nicei w roku 325 oraz w Konstantynopolu w roku 381. Owocem magisterium tych soborów jest credo nicejsko-konstantynopolitańskie, którym Kościół od tamtych czasów wyraża swą wiarę w Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przypominając dokonania soborów, trzeba także wspomnieć zasługi niektórych szczególnie zasłużonych teologów Zwłaszcza ojców Kościoła w okresie przednicejskim: Tertuliana, Cypriana, Orygenesa, Ireneusza, w okresie nicejskim: Świętego Atanazego i Efrema Syryjczyka, sprzed soborów Konstantynopolu, Świętego Bazylego Wielkiego oraz Świętych Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza z Nysy, Hilarego, aż po Ambrożego, Augustyna i Leona Wielkiego. Z V wieku pochodzi tak tzw. symbol atanazjański, zaczynający się od słowa kvikunkwe, który stanowi pewnego rodzaju komentarz do symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego. Wiarę pierwotnego kościoła potwierdza credo populidei Pawła VI, gdy głosi: Wzajemne związki tworzące odwiecznie trzy osoby, z których każda jest jednym i tym samym Bytem Bożym, stanowią błogosławione życie wewnętrzne Najświętszego Boga, który nieskończenie przewyższa to, co my po ludzku możemy pojąć. Zaprawda niewysłowiona i przenajświętsza Trójca. Jeden Bóg. Dzisiejsza katecheza była poświęcona najgłębszej tajemnicy naszej wiary. Tajemnicy Boga, który jest jeden, jednością Bóstwa, i który równocześnie jest Trójcą Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W taki sposób objawił nam siebie samego. W Starym Testamencie ta prawda była jeszcze zasłonięta została odsłonięta przez Jezusa Chrystusa w Nowym Przymierzu. Ostatnie słowa, które Pan Jezus wypowiedział do apostołów przed swoim odejściem. To słowa dobrze nam znane. Idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc ostatnie polecenie Mistrza i Odkupiciela to ewangelizacja wszystkich narodów, wszystkich ludzi. Chrzest, jak wiemy dobrze, to jest zanurzenie w wodzie, która poniekąd symbolizuje, a zarazem sprawia zanurzenie w życiu wewnętrznym Boga. Tajemnica bowiem trójcy Przynajświętszej wyraża właśnie to życie wewnętrzne Boga. Bóg, który jest jeden jednością bóstwa, jest równocześnie komunią osób, które łączą się z sobą, najgłębszymi więziami ojcostwa, synostwa i tchnienia. Duch Święty bowiem, jak to zresztą wyrażamy w naszym języku, jest tchnieniem Ojca i Syna. Oczywiście jest to tajemnica wiary, tajemnica niezgłębiona. I jeżeli w jakiś sposób próbujemy te tajemnice wyjaśnić, to równocześnie zdajemy sobie sprawę z niewspółmierności tego naszego wyjaśnienia, tej naszej teologicznej czy katechetycznej interpretacji. Niemniej jednak Kościół widział potrzebę takiego wyjaśnienia prawdy wiary, która stanowiła treść życia przede wszystkim liturgicznego i modlitewnego Kościoła. Widział tę potrzebę zwłaszcza wówczas, kiedy wszedł w krąg kultury greckiej. Stąd dwa wielkie sobory, pierwszy w Nicei i w Konstantynopolu, poświęcone zostały tej właśnie sprawie wyjaśnienia tajemnicy Trójcy Świętej. Owocem tego wyjaśnienia jest credo, wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie, które odmawiamy w każdej uroczystej mszy świętej, przede wszystkim w niedzielę. Jest to właśnie to credo rozszerzone w stosunku do symbolu apostolskiego. Ta tajemnica jest równocześnie źródłem naszego życia duchowego. Wynika to przede wszystkim z natury Chrztu Świętego. Jak powiedziałem, jesteśmy zanurzeni w wodzie, zanurzeni w życiu wewnętrznym Boga, a to zanurzenie oznacza wezwanie do uczestnictwa w życiu wewnętrznym Boga poprzez łaskę, poprzez wiarę, nadzieję i miłość. Owo zanurzenie w życiu wewnętrznym Boga, które tu, w tym życiu na ziemi, jest dla nas tajemnicą wiary, pozostaje jak gdyby w mroku, w ciemności wiary, ma się dla nas odsłonić w życiu wiecznym w zjednoczeniu z Bogiem, do czego jesteśmy powołani przez Chrystusa jako naszego Odkupiciela. Jeżeli nakazał apostołom chrzcić w imię Trójcy Przynajświętszej, to przez to samo polecił Kościołowi, ażeby przygotowywał ludzi, ludzkość, do definitywnego uczestnictwa w życiu Boga w Trójcy Przynajświętszej, do zjednoczenia z Bogiem wieczności. To zjednoczenie jest, jak wyrażamy w modlitwie liturgicznej, poprzez Syna w Duchu Świętym z Ojcem. Drodzy Rodacy, od tysiąca lat wyznaje naród polski, tę niezgłębioną prawdę wiary. Wyznaje Trójcę Przynajświętszą, od tysiąca lat chrzczą się nasi Ojcowie i Praojcowie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Starajmy się odnawiać stale świadomość tego chrztu i starajmy się wyprowadzać z niego nasze wewnętrzne życie chrześcijańskie, to znaczy życie w Jezusie Chrystusie, a przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym życie w Ojcu. Taka jest dynamika życia chrześcijańskiego.

Sì, in cielo e in terra. Padre nostro, quotidiano da danno soli e che dimette noi vita nostra. Sì, pur del nostro inizio, dei nostri, e te lo si induca in tentazione. said it even on osama